Filip wrócił do treningów i to jest dobra informacja dla nas wszystkich. Michał jest po zabiegu. Dzisiaj go odbieramy z kliniki. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji. Pierwsza diagnoza wstępna była uszkodzenie żeber lub mocne stłuczenie, natomiast obeszło się bez inwazji, wszystko jest w porządku. Organizm sam się zregenerował. Bartek czuje lekki ból, ale nie przeszkadza mu to w uczestniczeniu w zajęciach. Dwa mecze w takim samym składzie pan rozpoczyna, czyli i zwycięstwo Wyszyński i Wita. No to chyba zwycięstwo składu się nie zmienia, więc można się spodziewać, że Termańską postawi pan na te same ludzie. Jest to jakiś, jest jakiś punkt wyjścia, można powiedzieć. Natomiast ta walka w cudzysłowie na zajęciach trwa pomiędzy zawodnikami o to, żeby wyjść w pierwszym składzie Korony i również pokazać, że się jest w dobrej dyspozycji. I to cieszy, że dzisiaj grupa zawodników, która uczestniczy w tych zajęciach, chociaż są te wyniki, zdają sobie sprawę, że gdzieś ta furtka wskoczenia do pierwszego składu jest. Pamiętajmy, że tamte mecze się już odbyły. Dzisiaj przeciwnik jest inny, gramy go na innym terenie i wcale nie jest powiedziane, że zagramy w tym samym składzie, chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że składu nie będziemy zmieniali, ponieważ te dwa mecze nie tylko były wygrane, ale i również styl, w jaki wygraliśmy, był bardzo przyzwoity i dzisiaj zmiana czegoś byłaby obarczona pewnym ryzykiem. Jeżeli jesteśmy przy Termalice, ja myślę, że Termalika miała w Ekstraklasie po awansie z pierwszej ligi do Ekstraklasy dwa takie fragmenty. Pierwszy to jest te mecze, początkowe mecze wyjazdowe i de facto budowanie tego, od nowa trochę tego zespołu przez trenera Mandrysza. Natomiast teraz od pewnego czasu, od pierwszego zwycięstwa w Mielcu do tego czasu, jak gdyby do tego ostatniego meczu z Lechią Gdańsk, kadra Termaliki, sposób gry się ustabilizował i on wcale nie jest taki zamknięty, abyśmy to powiedzieli. Wcale Termalika, patrz, Wisła, Kraków, nie gra defensywnie. Oni starają się grać w piłkę, grają piłkę otwartą, wyrachowaną, są przygotowani na różne rozwiązania. Starają się grać oczywiście z kontry, mając takich zawodników jak Plisga, Biskup, czy Foszmańczyk, czy Wojtek Kędziora. Oczywiście jest to podporządkowane, jak te umiejętności tych piłkarzy, sposób gry tych piłkarzy jest stworzony pod szybką grę kombinacyjną do przodu. Dlatego bierzemy również różne scenariusze. No, wcale nie bierzemy scenariusza, że trener Mandrysz tu ze swoim zespołem przyjedzie i będzie czyhał tylko i wyłącznie na grę z kontrataku, ale również, że będzie grał swoją piłkę, czyli oparty na dużej ilości podań i parciu do przodu. Alternatywa jest, natomiast proszę pamiętać o jednym, że ci chłopcy mają pewne założenia, z których też się muszą wywiązywać. Środkowy pomocnik to nie tylko gra defensywna. My cały czas od nich wymagamy większej kreatywności i nad tym musimy pracować oraz żeby ci zawodnicy byli jeszcze bardziej niebezpieczni pod bramką przeciwnika, bo na tej pozycji to nie tylko destrukcja, ale i też kreatywność. Tego wymagamy od Rafała. Między innymi szukaliśmy tam alternatywy dla Fertowsa, ponieważ było zbyt małe zagrożenie w ofensywie. Na to zajęcia chociażby ostatnio pokazują, że widzimy u tych chłopaków jednak coraz tą większą chęć zdobywania bramek. I nawet na tych pozycjach bardziej jak gdyby oddalonych od bramki przeciwnika i to cieszy. I wczorajsze czy przedwczorajsze zajęcia pokazały, że gdzieś tam trochę zmieniamy swój sposób myślenia, że nie tylko gra defensywna, ale i też bardziej ku przodu i jak gdyby wcale nie jest powiedziane, czy Rafał, czy Ankur zagrają na tych pozycjach, tylko widzimy różne możliwości. Pierwszy mecz pokazał jak gdyby, bo to jest odwołanie, że jeżeli będziemy zdeterminowani, jeżeli będziemy wierzyli w zwycięstwo wszyscy, cały stadion, to zdecydowanie ilość procentowa będzie przechylała się na naszą szalę. Natomiast tak po prawdzie, no mamy pomysł, mamy plan. Próbowaliśmy na naszym stadionie różnych rozwiązań, jak panowie i pani wie. W tym wszystkim musimy grać swoją piłkę. Swoją, konsekwentnie. Musimy realizować jak gdyby pewne rzeczy, które sobie założyliśmy, które realizujemy na treningach. Skoncentrować się szczególnie na pojedynkach 1-1 w bocznych sektorach boiska, co będzie, zdajemy sobie z tego sprawę, kluczem w tym meczu.
oraz właśnie nad wygraniem środka pola. Jeżeli to nam się uda, jestem przekonany, że dzisiaj mamy zawodników, żeby to zrealizować i chcemy to zrobić, to zdecydowanie te możliwości procentowe wygrania są na naszą korzyść. Mecz z Bielskiem pokazał, że stwarzamy bardzo dużą ilość sytuacji i może to nie były sytuacje co 2-3 minuty, ale 5-6 sytuacji było bardzo klarownych ku temu, żeby zdobyć bramkę i myślę, że jest to nam na dzisiaj najbliższe, żeby też nie robić rewolucji, tylko powoli bardziej te ewolucje, bo jak boisko pokazuje, one są dla nas bardziej bezpieczne. Dokładnie, ostatnimi czasy gdzieś tam jest problem z tą skutecznością, no ale wierzę w to, że jak teraz będę miał taką sytuację, to ją wykorzystam i gdzieś tam ten worek bramek się rozwiąże. No jestem zły, że rzeczywiście nie chcę wpaść, no ale tak jak mówię, no nie ma co się załamywać, trzeba grać dalej i gdzieś tam w tym tygodniu skupiliśmy się i wcześniejszym czasie skupiliśmy się na wykończeniu tych sytuacji gdzieś tam nad skutecznością i wierzę w to, że to przyniesie rezultat. To nie jest kwestia tylko twoja, prawda, bo te sytuacje mają także inni zawodnicy, bo to ich w tych poprzednich meczach i Radek Dymek, i Marcin Cebula, i Jan Chór, prawda, i nawet Cabrera. Wystarczy chyba gdzieś tam przełamać ten niepar i powinien. No tak, jak trener powiedział, tutaj takim obrazowym meczem jest mecz z Podbeskidziem, tak, gdzie mieliśmy kilka takich fajnych sytuacji i to był taki mecz moim zdaniem przełomowy, bo w końcu zagraliśmy na zero u siebie i stworzyliśmy dużo sytuacji na własnym stadionie i podejrzewam, że to może być dobry sygnał właśnie na mecz z Termaliką, że powalczymy z przodu, stworzymy kilka fajnych sytuacji, a z tyłu zagramy tak jak na meczach wyjazdowych. W swoim przypadku gdzieś te sytuacje są zawsze bliźniacze, urywa się na ten skrzydle praktycznie gdzieś tam sam na sam i bramka żadna. No dokładnie, gdzieś tam, tak jak powiedziałem, brakuje tego wykończenia. Podejrzewam, że jakbym miał z 50 takich sytuacji, jak teraz ostatni mecz z Piastem Gliwice i miałbym strzelać, no to podejrzewam, że chyba ani razu bym nie trafił bramkarza w głowę, tak jak tutaj się zdarzyło. No niestety, no takie sytuacje się zdarzają, ale trzeba się skupić na tym, żeby je wykorzystywać. Znaczy, no nie chcę mówić, czy jest faworytem, czy nie. Wiemy, że Termalika to dobra drużyna, fajnie operują piłką, natomiast my skupiamy się na sobie. Wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani, tworzymy kolektyw i na tym będziemy jechać, tak? Gdzieś tam mamy pasę zwycięstw i chcemy ją podtrzymać na swoim boisku. Jaki to może być mecz w ogóle, Łukasz? Bo Termalika, tak jak teraz wspomniał, bardzo słaby początek, gdzieś tam pewnie Frycowe jako Beniaminy musieli zapłacić, ale z każdym kolejnym meczem i grają fajnie w piłkę, no i punktują. To nie jest tak, teoretycznie wydaje się, że łatwe spotkania, a takie pewnie nie będzie. No nie będzie. No, Termalika pokazuje, że jest dobrą drużyną. Tak jak powiedziałem, no fajnie grają w piłkę. Ale my gramy u siebie, tak? Chcemy w końcu dać kibicom możliwość do cieszenia się, tak? Że przyszli na stadion, tak jak to było w pierwszej kolejce i cieszą się, że drużyna wygrała. No i na tym się skupiamy, tak? To nie będę się rozwodził nad tym, czy Termalika w jakim systemie zagra i jak tu przyjedzie. Chcemy wygrać. Ty już tak na dobre się zadomowiłeś w tym podstawowym składzie, no bo od meczu zajmą wszystkie kolejne praktycznie, tylko pierwsze 90 minuty. No ale pewnie też trener wymaga, żeby była jasna i gol, więc czegoś jeszcze brakuje. Dokładnie. No ja sam wiem po sobie, że mimo to, że gram w tym pierwszym składzie, to nie siadam na laurach i gdzieś tam chcę poprawić swoje statystyki indywidualne. Fajnie, że mimo wszystko to, że wygrywamy, tak, że mimo tych niewykorzystanych sytuacji nadrabiamy dobrą defensywą i wygrywamy te mecze, ale ja chcę poprawić swoje statystyki i zacząć strzelać bramki i asystować, bo to pomoże drużynie na pewno.